Witam z Retropiwnicy. Przed nami platforma Crysis PC. Zatem przyszedł czas na kolejny odcinek właśnie z testowania jakiegoś procesora na podstawkę LGA 775. Ogólnie to mamy 13 procesorów na taką podstawkę. Mamy 8 różnych kart graficznych. Pakujemy sobie co jakiś czas ten sprzęcik na płytę główną od Asusa. Jest to model P5K-E. Mamy 8 GB pamięci typu DDR2. Mamy oczywiście dysk SSD, na którym postawiony jest system Windows Vista w wersji Business. Jest to oczywiście system 64-bitowy. No i odpalamy na tym grę Crysis. No i oczywiście testujemy, zapisujemy sobie w Excelu FPS-y, ile dana maszyna w danej konfiguracji z danym procesorem wyciąga po prostu klatek w kilku różnych trybach. Na tym polega mniej więcej ta seria odcinków. Dzisiaj zamontowałem procesor Intel Core to Duo w wersji E7300. No i ten właśnie procesor spróbuję dzisiaj zaatakować liderujący do tej pory Pentium E5800. Do tej pory inne układy nie zdołały odebrać prowadzenia tej jednostce. Zatem zobaczymy, czy właśnie wersja E7300 zdoła tego dokonać. Zamontowana jest również karta graficzna, tak zwana startowa. Od niej zazwyczaj zaczynam testy, ponieważ na tym procesorze będziemy sprawdzać wszystkie 8 kart graficznych na PCI Express, jakie są przygotowane. No i z racji tego, że jest to według Technical City najsłabsza karta, zatem ona zawsze idzie na pierwszy ogień, czyli właśnie ten GeForce 8600 GTS. Możemy sobie w tym momencie zerknąć na pulpit. Mamy tutaj otwarte dwa okienka, CPU Z oraz właśnie GPU Z. Jeżeli chodzi o parametry tego procesora, zerknijmy sobie na nie bliżej. Otóż oczywiście nazwa Intel Core to Duo E7300. Widzimy, że maksymalny TDP na poziomie 65 W. To, co jest interesujące, to technologia 45 nanometrów. Do tej pory przez testy przewinął nam się procesor w tej technologii o tej samej nazwie kodowej. I uwaga, był to właśnie procesor, który jest aktualnie w rankingu naszym na pierwszym miejscu, czyli ten niepokonany Pentium E5800. Tamten procesor posiada zegar 3,2 GHz. Tutaj mamy 2,66, zatem jednak mamy mniej. Za to mamy troszkę więcej pamięci podręcznej L2, bo tutaj jest zamontowane 3 MB. 5800 miał 2 MB. No i również jest troszkę inna szyna. Tutaj szyna wynosi 1066 MHz. Natomiast Pentium E5800 miał szynę na poziomie 800 MHz. Zatem możemy sobie w sumie podejrzeć nawet te parametry, ponieważ ogólnie w przypadku każdego procesora wykonuje sobie screen. Tak samo jak w przypadku kart graficznych z GPU Z, tak samo w przypadku procesorów z CPU Z, ponieważ te screeny później wyświetlają się w demówce w trakcie trwania testów. Zatem to wszystko sobie zbieram. Mam w postaci to plików PNG, także otwórzmy sobie, jak wyglądały parametry procesora E5800. Proszę bardzo. Również mam już zrobiony odpowiedni pliczek dla tego dzisiejszego, czyli Core to Duo E7300. Jest tutaj. No i patrzymy. Mamy tą samą nazwę kodową. Ta sama technologia 45 nanometrów. Troszeczkę inny zestaw instrukcji z tego, co widzę. Otóż wersja E7300 posiada dodatkowe jeszcze instrukcje SSE 4.1. Instrukcji tych brakuje w przypadku układu E5800. No oczywiście tutaj mamy te zegary podane 3202 1660. No, pamięć cache 3 MB, 2 MB, oczywiście dwa rdzenie, dwa wątki. No tak to mniej więcej wygląda. No i tak jak mówiłem, do tej pory E5800 był niepokonany. Już niektóre procesory z serii E6000 próbowały odebrać to prowadzenie właśnie w rankingu.
Niestety okazywały się one zbyt słabe i tak naprawdę na platformie w grze Crysis kręciliśmy troszkę mniejsze te poziomy FPS-ów. Zatem mam nadzieję, że to już jest ten moment, gdy jakiś inny procesor przejmie prowadzenie w naszym rankingu. Jeżeli chodzi o ten ranking, no to zaraz sobie na niego jeszcze zerkniemy, ale najpierw zerknijmy sobie na coś jeszcze. Otóż mamy tutaj ocenę wydajności z poziomu samego Windowsa Vista. Widzimy, że ten procesor oceniony został na poziomie 5,5. Nie patrzymy na razie na pozostałe parametry, na pozostałe komponenty, jak są ocenione, ponieważ to się zmienia. Ja ten wynik odświeżam, to się zmienia. One są mniej istotne. Na pewno są tutaj one w tym momencie wyższe. Z tego też powodu końcowy ten wynik oceny właśnie zależy od najniższego komponentu. W tym wypadku jest to ten procesor na poziomie 5,5. Ten wynik sobie notujemy również w naszym Excelu, zatem pora to wpisać. Otwieramy Excela, odnajdujemy nasz procesor. Widzimy, że przed tym procesorem już sporo tych układów nawet się przewinęło. Już minęliśmy połowę jakby tego całego zestawienia, także to już jest ta druga połóweczka, którą próbujemy tutaj sobie zanotować wszystkie wyniki dla pozostałych procesorów. Wpisujemy w tym polu 5,5. Dobra, zapisane. No i tak jak wcześniej wspominałem, oczywiście testujemy w grze Crysis. Mamy trzy rozdzielczości, w każdej z tych rozdzielczości badamy dokładnie cztery tryby. Mamy 800x600, mamy 1024x768 oraz rozdzielczość 1280x1024, która tak naprawdę mnie interesuje, no bo końcowo w tej rozdzielczości chciałbym zagrać w grę Crysis. No ale mamy w tych rozdzielczościach do zbadania cztery tryby: niski, średni, wysoki i bardzo wysoki. No i oczywiście mnie interesuje ten ostatni, czyli bardzo wysoki. Tutaj mamy ranking ze strony Technical City. Tak zostały te karty ocenione w tej kolejności i ja tej kolejności używam oczywiście od dołu patrząc, od najwolniejszej karty. Używam tej kolejności do testowania właśnie, do przeprowadzania testów dokładnie w tej samej kolejności dla każdego procesora. Dokładnie te 8 kart graficznych, dokładnie tej kolejności od dołu jest testowanych. Dalej tutaj mamy nasz ranking, jeżeli chodzi o karty graficzne. To jest ranking uzupełniany na podstawie sum uzyskiwanych przez każdą kartę graficzną na wszystkich procesorach. Są to takie sumy ze wszystkich trybów. Pokażę Wam przykładową kartę, na przykład dla procesora E6600. Otóż mamy dla przykładowej karty sprawdzane te trzy rozdzielczości, w każdej są cztery tryby. Sumujemy, dzielimy przez ilość testów i wychodzi nam taki wskaźnik FPS. Następnie dla każdej karty notujemy te wszystkie wskaźniki dla wszystkich procesorów, jakie do tej pory przewinęły się przez testy. No i ten ranking cały czas się zmienia. Karty przeskakują sobie, jedne wyżej, drugie niżej. No i my to sobie mniej więcej tutaj obserwujemy. No ale to, co jest istotniejsze, bo w pierwszej kolejności chciałbym wybrać tutaj procesor, a karta graficzna dopiero będzie zależała od tego, jaki procesor zostanie wybrany. Także procesory również są oceniane. Spójrzmy jeszcze raz na to zestawienie. Jeżeli chodzi o procesory, no to interesuje nas cały ten rekord wtedy. Sumujemy sobie uzyskiwane te wskaźniki ze wszystkich kart, bo to wiadomo, chodzi o cały procesor, a to jest karta tego dokładnie procesora, ale wyłączamy najniższy, w tym wypadku był to na przykład najniższa nota należała do karty 8600 GTS, najwyższa do GTX 960. Te dwa wskaźniki nie bierzemy pod uwagę. Sumujemy pozostałe i taka wartość trafia przy danym procesorze. Później sobie oczywiście te wszystkie nasze rankingi sortujemy, no i patrzymy, co jest na samej górze, czyli teoretycznie co jest najwydajniejsze. Aktualnie, tak jak widzicie, Pentium E 5800 jest na pierwszym miejscu, ma tutaj 320 punktów. Na drugim miejscu procesor Core Duo E6600, 310 punktów. No i wszystkie pozostałe procesory, tutaj widzicie również, jakie uzyskiwały te punktacje. Także na dzisiaj przewidziany jest układ jeszcze nieoceniony.
Cortu Duo E7300. Oczywiście pusta karta już jest tutaj dla niego przygotowana. Przede mną szereg testów. Trochę to zajmie. Będę musiał podmieniać te karty graficzne. Będę testował w grze Crysis właśnie wszystkie te trzy rozdzielczości i wszystkie cztery tryby dla każdej rozdzielczości. Będę uzupełniał sobie kolejną taką tabeleczkę tutaj poziomo. Tam mi się będzie automatycznie uzupełniać później. Także mam nadzieję, że jakoś to sprawnie pójdzie. Was oczywiście zawsze standardowo pomiędzy tym wstępniakiem a podsumowaniem zapraszam na obejrzenie takiego demka. Oczywiście kto chce może sobie to przewinąć, no bo nie musi to być dla każdego interesujące. Po prostu jest to przebieg dla każdej karty graficznej testu w najwyższej rozdzielczości i w najwyższym trybie. Na niektórych kartach trwa to dłużej, na niektórych krócej. Wszystko zależy od tego, ile FPS-ów dana karta wyciąga w tym trybie. Także mam nadzieję, że nie będzie Wam się za bardzo nudzić patrzenie na to. Tak jak mówiłem, jeżeli ktoś potrzebuje sobie przewinąć i od razu przejść do testów, do podsumowania, no to też jest ok. Także ja za moment zaczynam procedurę testowania. No i widzimy się już na podsumowaniu. Zobaczymy, co tu wyjdzie. Odświeżymy sobie ranking kart graficznych, odświeżymy sobie ranking procesorów, zerkniemy, co nam wyszło na tej karcie, zerkniemy w najwyższych dwóch trybach w 1280x1024, którym kartom poszło najlepiej. Przyjrzymy się trzem najlepszym kartom do tej pory w całym zestawieniu. No i oczywiście zobaczymy, co tam dalej nas czeka na ścieżce testowej. Także zobaczymy, czy to już dzisiaj będzie ten moment, gdy będziemy mieć nowego lidera wydajności wśród procesorów LGA 775 w grze Crysis. Zatem widzimy się na podsumowaniu.
Wszystkie liczby, wszystkie uzyskane wyniki mam już zapisane w moim Excelu. Zatem myślę, że pora sprawdzić, czy mamy nowego lidera wydajności wśród procesorów, czy liderem dalej pozostaje procesor E5800. Zatem zerknijmy sobie oczywiście na tą planszę, gdzie mamy wyniki całościowe. Dobra, tutaj standardowo wyszukujemy kartę graficzną, która uzyskała najwyższy wskaźnik FPS-ów. Kartą tą jest oczywiście, jak już od większości odcinków, GeForce GTX 960, chociaż tym razem średnia ilość tych klatek była bardzo podobna na GTX 650. Spójrzcie, 64,92 kontra 63,52, także było dosyć blisko. No ale oczywiście GTX 960 wybronił się. Zatem poszukajmy teraz, gdzie znajdują się już te konkretne wyniki dla 960. Porównamy sobie, jak to było na różnych procesorach. 650, HD. O proszę, mamy tutaj GTX-a 960. No i dzisiaj badaliśmy oczywiście wydajność procesora Core Duo E7300. Patrzymy kolejno 800 na 600, tryb niski, 98 klatek. Tutaj było 9070 na Pentiumie E5800, więc bardzo podobnie. Tutaj nie patrzyłbym tak dokładnie na te najniższe tryby, bo często karty tutaj dopiero się rozpędzają. Patrzymy dalej. 62 kontra 62. 52 kontra 52. 42 kontra 42. Jak widzimy, wyniki są naprawdę bardzo, bardzo bliskie siebie. To są bardzo podobne liczby. Różnią się gdzieś tam zawsze po przecinku. Zatem no tutaj ciężko tak na szybko ocenić, który z tych procesorów faktycznie lepiej wypada. Dalej zwiększamy delikatnie rozdzielczość, co wiąże się prawdopodobnie z wybudzeniem lekkim karty GTX 960. No i dobra, tutaj było 99,57, nie mogliśmy się doczekać tych 100 FPS-ów. Proszę bardzo, mamy 101 klatek, 101,47 właśnie na procesorze E7300. Chociaż tu trzeba zaznaczyć, że nie była to pierwsza karta, która w ramach dzisiejszych testów wykręciła 100 FPS-ów, no bo tak naprawdę pierwszą kartą był GTX 650. Tamten GTX również przebił 100 FPS-ów i to nie jeden raz. Dobra, lecimy dalej. Tryb średni, tutaj było 62, 62, 53, 53, 43, 43. Widzicie, że naprawdę wyniki praktycznie identyczne. Dalej wchodzimy na najwyższą rozdzielczość. Tutaj już lekka przewaga zaczęła się rysować. Na procesorze E7300. 97,47, 100,87, czyli widzimy, że GTX 960 również dwukrotnie przebił barierę 100 klatek na sekundę. Dalej, tryb średni 62,5 mniej więcej, kontra mniej więcej 63,5. 53, 53, 43, 43. Także bardzo wyrównane wyniki. Tutaj naprawdę to, co było po przecinku, gdzieś tam w większości decydowało o tym w danej rozdzielczości, czy ogólnie średnio, która z kart, znaczy która z kart, to jest, chodzi o jedną kartę, tylko czy dana karta na którym procesorze po prostu troszkę lepiej wypadła. Także zerknijmy sobie jeszcze raz na tą zakładeczkę 64,92. HD również miało całkiem fajny wynik 57,08. Ta karta wciąż idzie do góry. No i ten GTX 650 wreszcie nam się jakoś tam wybudził. Ale zerknijmy sobie niestety na najwyższy tryb, czyli ten Very High w rozdzielczości 1280x1024. No i tutaj zobaczcie, o ile bardzo blisko, praktycznie identyczne wyniki również GTX 650 kręcił jak GTX 960, 99, 98, 60, 62, 52, 52, 42, 42, 101, 101, 62, 62, 52, 53, 42, 43, 100, 100, 62, 63, 50, 53 i tutaj od biedy od tego trybu high zaczyna GTX 650 słabnąć.
do tego stopnia, że w trybie Very High, właśnie w najwyższej rozdzielczości, wynik już nam oscyluje wyłącznie w koło 33 klatek. No bo jeżeli sobie zerkniemy na procesor wcześniej testowany, czyli E6600, uwaga, cyk, ile było? Ono było też 33. Teraz też 33. Na 6400 20, prawie 33. No i 5800, tutaj tego wyniku, no ciężko to porównywać, no bo tutaj ewidentnie coś się zadziało. Karta akurat z tym procesorem nie bardzo tu mi chciała wtedy współpracować na tych cięższych trybach właśnie, bo na tych lżejszych było jeszcze jakoś tam ok. No ale tu widzimy, że kiepsko to wtedy poszło, co na pewno też wpłynęło na ogólną sumę, jeżeli chodzi o uzyskiwaną tą punktację. Także ostatecznie, jeżeli sobie zechcemy porównać te dwa procesory, który w końcu był lepszy, no to zerknijmy na wskaźnik FPS. Mam taką nową zakładkę na końcu. Tutaj mamy ogólnie zgrupowane wszystkie te średnie wskaźniki uzyskiwane na każdej karcie przez każdy procesor. Zaznaczyłem sobie tylko E7300 i E5800. No i widzimy, że praktycznie na każdej karcie, mówię praktycznie, bo był jeden wyjątek. Tutaj procesor 8600 GTS. Widzimy, że lekka, minimalna przewaga jednak na procesorze 7300. Tutaj oczywiście to są średnie. To nie ma co patrzeć, że to są jakieś w jakimś tam trybie konkretnym. To są po prostu średnie ze wszystkich trybów, ze wszystkich rozdzielczości średni klatkarz. Także tutaj średni klatkarz minimalnie lepszy na 8600 GTS. W przypadku 9600 GT również lepiej. Tutaj GT440, tutaj było bardzo blisko, 5214 kontra 5213, ale również dla procesora E7300. R7 tu był jedyny wyjątek, gdzie minimalnie lepiej wypadł procesor E5800, 5281 kontra 5264. Dalej Radeon HD4850, no tutaj już ewidentnie ten paseczek jest dłuższy na procesorze 7300. Tutaj po obudzeniu się tego GTX-a 650 we wszystkich trybach poza tym Very High w najwyższej rozdzielczości wynik naprawdę wysoko poszedł do góry i tutaj mamy faktycznie dużą przewagę 63-52 kontra 57-64. Dalej Radeon HD5850, również przewaga 5708 kontra 5496, no i standardowo GTX 960, również lekka przewaga na procesorze E7300. Te wyniki, te słupki, te wykresy, liczby mogą sugerować, że faktycznie w naszym rankingu mamy nowego lidera i tym liderem wśród procesorów aktualnie będzie procesor Core Duo E7300. Zatem przejdźmy na tą kartę zbiorczą. Dobra. Oczywiście, jeżeli chodzi o karty graficzne, mam już te wszystkie sumy dodane, zwiększone. Jeżeli chodzi o procesory, no to właśnie ten wynik mam też naliczony sumaryczny dla E7300, także już tylko zostaje nam tak naprawdę formalność, jeżeli chodzi o ranking kart graficznych i ranking procesorów. Zacznijmy sobie tym razem od rankingu procesoru, bo już wiemy, że z tamtych wykresów, że no jednak 7300 obejmie prowadzenie. Aktualnie jeszcze to nie było sortowane, ale już możemy sobie zaznaczyć i przesortować malejąco. Dane sortuj po rankingu i malejąco. Uwaga, na pierwszym miejscu Core Duo E7300, wynik 331,54. Na drugim miejscu procesor Pentium E5800, wynik 320,96. Oprócz tego jeszcze jeden procesor ma ponad 300 w rankingu i jest to Core Duo E6600. Przypominam, że tutaj bierzemy pod uwagę sumę tych wskaźników FPS dla danego procesora na wszystkich kartach, ale odłączamy najniższą notę oraz najwyższą. W tym wypadku oczywiście były to dwie karty 8600 GTS i GTX 960. Tych dwóch kart nie braliśmy pod uwagę. Wyniki uzyskane przez pozostałe karty wpłynęły na to,
i na jakim miejscu wylądował właśnie procesor E7300. Zatem zerknijmy sobie wyżej na nasz ranking kart graficznych. Tu oczywiście też będzie zmiana. Jeszcze nie było sortowane, więc patrzymy od dołu. 8600 GTS standardowo zostaje na ostatnim miejscu. Tutaj zazwyczaj trwa zacięta walka między HD4850 a R7240. Tutaj troszeczkę 4850 zaczęła odrabiać straty, ale widzimy, że wybroni się R7, ma po przecinku delikatnie lepiej wciąż. 9600 GT ostatnio nam zaczął spadać, wyprzedziła go karta Radeon HD 5850. Ostatnio mówiłem, że zanosi się na to, że również wyprzedzi GT 440, ponieważ HD 5850 już tylko zwyżkuje. Jest to jedna z tych trzech najlepszych kart, która wciąż jest całościowo we wszystkich trybach zablokowana przez zbyt słabe procesory. No i tak też się stało już w tym odcinku. Widzimy GT 440 po aktualizacji ma 343 punkty, tu mamy 347, więc na pewno HD przeskakuje kartę GT 440 i wyląduje na trzeciej pozycji. Zatem od razu sobie to przesortujmy i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dane, sortuj, bierzemy po ranking, tak, i malejąco, pyk. No i proszę, mamy trzy najlepsze karty, czyli właśnie GTX 960, GTX 650 i Radeon HD 5850. Także te karty wciąż najlepiej punktują. Bardzo dobrze punktuje GTX 650, mimo że już tutaj stwierdziłem, że Radeon HD 5850 w tym najwyższym trybie, który nas interesuje, zaczyna robić lepsze wyniki, ponieważ na tym Radeonie wciąż przybywa, natomiast wydaje się, że GTX właśnie 650 w tym konkretnym jednym trybie zatrzymał się w miejscu. Jeszcze raz sobie do tego wróćmy. Proszę bardzo, Radeon HD 5850 37, 37, 37, 45, 45, 45, 55, 54, 55, 89, 90, 90. Wciąż karta mega zablokowana przez zbyt słaby procesor. No oczywiście sprawdźmy jeszcze standardowo GTX 960, 98, 101, 100, 62, 62, 63, 52, 53, 53, 42, 43, 43. To samo, wciąż zablokowana. Tyle tylko, że tu jest jeszcze lepsza sytuacja, bo ta karta kręci dodatkowo wyższe wyniki cały czas od Radeona, więc jest na pewno w bardziej komfortowej sytuacji, no i oczywiście prowadzi w całym rankingu kart graficznych. Natomiast ten GTX 650, 99, 101, 100. Widzimy, że te niskie tryby naprawdę świetnie idą GTX-owi 650. 60, 62, 62, trzyma ładnie. 52, 52. Tutaj zaczyna się już coś tam delikatnie dziać. Zgubił dwie klateczki. Patrzymy na najcięższy tryb. 42, 42 i tu już tylko 33. Ewidentnie gubi już około 10 klatek. To zaczyna być już doskonale widoczne, że ta karta po prostu przestaje sobie radzić. I jeszcze dodatkowo potwierdzają to wyniki na słabszych procesorach, gdzie te klatki są na bardzo zbliżonym poziomie. Cały czas oscylują w koło 33. Tak jakby karta nie mogła przeskoczyć tych 33 klatek właśnie w najwyższym trybie, w najwyższej rozdzielczości. Jak widzimy, taki przykładowo HD 5850 radzi z tym sobie dobrze. Popatrzmy kolejno. 6420, procesor E6420. Na HD 5850 było 31 klatek. Zwiększamy procesor na 6600, 34 już. Dalej zwiększamy procesor na 7300, 37. Także ładnie. Cały czas punktuje właśnie ten Radeon. No jeżeli sobie spojrzymy na ten wykresik właśnie dla najcięższego trybu, dla najwyższej rozdzielczości, no to tutaj już widać tą przewagę. Ładnie Radeon skakuje na drugie miejsce i zaczyna bronić tej miejscówki. O ile jeszcze w trybie high widać lekką przewagę karty GTX 650 nad Radeonem HD 5850, tak już w tym trybie very high Radeon nie przepuści chyba tego GTX 650,
A zwracając jeszcze uwagę na to, że Radeon cały czas punktuje, do góry wzrastają mu te wyniki, a GTX 650 już nie bardzo chce robić tutaj dodatkowe wyniki, więc sądzę, że spokojnie ten Radeon jeszcze przekroczy linię 40 klatek. Prawdopodobnie może to już być w następnym odcinku, bo zaraz zerkniemy sobie, jaki planowany jest procesor na ten następny odcinek. No ale widzimy, że tutaj skoro cały czas zwyżkuje, no to tylko patrzeć, gdy te 40 klatek zostanie złamane również na HD 5850, no bo oczywiście GTX 960 już to zrobił. No a prawdopodobnie ten GTX systematycznie będzie zostawał w tyle. I to nie pewnie sam, bo również pozostałe karty, jakie mamy na liście, prawdopodobnie nie bardzo już będą chciały te klatki robić w wyższym trybie, mimo że zwiększymy moc procesorów, ich wydajność. No bo oczywiście teraz na samą końcówkę, gdzie mamy już chyba tylko 5 procesorów przed nami, mamy najlepsze perełki, największe legendy, najmocniejsze, najwyższe zegary, więc tam na pewno będzie się działo. Natomiast na pewno będziemy obserwować z odcinka na odcinek, że jeszcze będą te klatki rosły, wskaźniki również nam będą iść do góry, bo przypominam, że wskaźnik jest wartością średnią, więc skoro karty będą jeszcze zwyżkować w niskich trybach, typu właśnie ten tryb low, gdzie prawdopodobnie tam jeszcze do tych 100 klatek pewnie nie jedna karta dobije, no a to oczywiście wpłynie na wartość tego wskaźnika średniego. Zatem no gdzieś tam to się jeszcze odbije na tych całych wynikach, wykresach, ale już te ciężkie tryby wydaje się, że na pozostałych kartach bardzo słabo rosną w górę. Tu już praktycznie jest gdzieś tam stagnacja, więc nie oczekuję w ogóle od tych pozostałych kart poza tą trójcą i to już także tego GTX 650 powoli skreślam, ale tylko w tym najcięższym trybie. Że po prostu tam już cokolwiek uświadczymy, jakieś fajne boom, jakieś fajne wow wydajnościowe, że faktycznie na tym, jak sobie spojrzę później gdzieś na wykres jakiegoś procesora, jakichś tych kart graficznych, no to nagle tutaj ten wskaźnik poleci daleko nam w prawą stronę. Także chciałbym ogólnie, aby udało się gdzieś tam być może w ostatecznym rozrachunku na jakimś z tych najszybszych procesorów, które jeszcze są przed nami, wykręcić te 60 klatek. Nie wiem, czy to będzie możliwe. Póki co mamy 43 maksymalnie. 43,54 mamy taki wynik na GTX 960. Wciąż trzymam kciuki za tego Radeona 5850. Skoro jest wciąż zablokowany, no to wydaje się, że faktycznie tutaj też te wyniki będą rosły. No i spójrzmy sobie w takim razie na tą naszą ścieżkę, co nas czeka w następnym odcinku. A w następnym odcinku robimy duży skok, jeżeli chodzi o megaherce. Z 2,66 GHz przeskoczymy na 3,06. Kolejny raz przebijemy barierę 3 GHz. No, zachowamy tutaj dokładnie tą samą ilość pamięci podręcznej L2, czyli 3 MB. Zachowamy tutaj szynę 1066 MHz. Zatem można spodziewać się, że wyniki na tych najlepszych kartach pójdą bardzo wysoko do góry, i to w niskich trybach, i to w tych wysokich trybach. Natomiast w pozostałych kartach wyniki pójdą również do góry, ale bardziej w tych niskich trybach. Także zobaczymy, jak to będzie w następnym odcinku. W tym dziękuję wszystkim za oglądanie, no i do następnego. Hej!